Jest z nami Michał Janasik, wiceprezes sieci badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry. Kongres 590 to także dyskusja na temat, w jaki sposób wspierać polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, wspierać także w tym aspekcie technologicznym. To na pewno też zakres działania, zakres tych czynności, które na co dzień prowadzicie w Centrum Łukasiewicz. Tak jest, w rzeczy samej jest to istota naszej działalności. Sieć badawcza Łukasiewicz to sieć 38 instytutów, która powstała, badawczych, polskich instytutów badawczych, która powstała po to, żeby wzmóc efekt synergii działania tych instytutów, które pracując jako sieć mają zupełnie inne przełożenie i mogą zupełnie większy, lepszy sposób wesprzeć polski przemysł, wdrażając wyniki badań, prac badawczo-rozwojowych, badań naukowych do polskiej gospodarki. Instytuty do tej pory w Polsce pracowały bardzo rozdzielone. Nie współpracowały raczej ze sobą. Średni polski instytut miał około 200 ludzi na pokładzie. Wygospodarowywał roczne obroty rzędu 20-30 milionów złotych. Sieć badawcza, która powstała 1 kwietnia tego roku, prezentuje sobą 7800 ludzi. Ma 1 300 000 000 obrotów rocznych i jako taka grupa jesteśmy partnerem do współpracy i z dużymi przedsiębiorcami i łączymy też potencjał tego, co miały do tej pory rozdzielone te instytuty, żeby ten nasz biznes wspierać. No właśnie, to nie jest długi okres działania, w związku z tym pytanie brzmi, co udało się w tym krótkim czasie zrobić, no i jakie są pierwsze refleksje? Udało się nam podzielić, jeżeli chodzi o kompetencje nasze instytuty, na 6 grup badawczych. Te 6 grup badawczych zaproponowało swoje projekty, bo to jest też istotne, że tu instytuty proponują. My działamy nad tym i próbujemy się skupiać nad tym, żeby był efekt synergii. Natomiast to nie są zupełnie nowe instytuty, to są te same instytuty, tylko teraz moim zdaniem są lepiej nakierowywane i potrafią wykorzystać efekt tej synergii. Instytuty zaproponowały łącznie 347 projektów. Z tych projektów, poprzez proces selekcji, w której bardzo aktywny udział brali naukowcy z tych instytutów, wyselekcjonowaliśmy finalnie tych projektów 19. I już w poprzednim tygodniu na Innowatorium Łukasiewicza, to był kongres pracowników instytutów w Poznaniu, zaprezentowaliśmy te 19 projektów biznesowi. Oczywiście Centrum Łukasiewicz dbało o to, żeby odpowiedni kaliber biznesu na tym innowatorium się znalazł. Biznes jest z tymi projektami bardzo zainteresowany i deklaruje chęć nie współpracy, bo my nie chcemy z nimi współpracować, my chcemy z nimi zawierać interesy. Dodatkowo biznes przedstawił jeszcze 10 swoich projektów, 10 swoich propozycji potrzeb, które naukowcy powinni rozwinąć. I to też zostało wypracowane, jakby, jak to powiedzieć, sprzedane naukowcom, którzy zaczynają teraz pracować nad tym, jak zawnioskować. Ta cała praca spowodowała, że byliśmy w stanie osiągnąć już te efekty, a efekty to są dwa tak naprawdę. Tutaj już, to jest tylko pół roku, na kongresie 590 wczoraj Amgen, amerykański potentat branży Biomed, podpisał z nami list intencyjny i to nie jest taki list, jak to powiedział wczoraj mój prezes pisany na świstku, że to właśnie nie jest taki list. To jest list, który naprawdę 2 lata intensywnej pracy, że stanowimy bardzo tutaj silne wsparcie dla Amgenu w Polsce. Dzisiaj tak naprawdę została podpisana wstępna umowa spółki, gdzie jest i ILOT, i Agencja Rozwoju Przemysłu, i przede wszystkim 4 polskich prywatnych biznesmenów, którzy chcą reaktywować polski przemysł lotniczy. To są małe samoloty, ale pasażerskie. My już nie będziemy tylko produkować śrubek, skrzydeł, systemów awionicznych, systemów naprowadzania i tak dalej. Będziemy produkować całe samoloty, bo ta marża na tym jest największa, a nie na komponentach, szanowni państwo. To w takim razie czekamy na ten efekt synergii, o którym pan powiedział, zarówno ze strony badawczej, jak i innych podmiotów, które będą uczestniczyć w tak prestiżowych czy tak ważnych projektach, jak chociażby budowa, konstrukcja samolotów. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Michał Janasik, wiceprezes Centrum Łukasiewicz. Było mi bardzo miło, dziękuję.